cały czas, a pani wchodzi coraz głębiej i głębiej. Tak. I dłoń kieruje się w kierunku czoła. Jak dłoń dotknie czoła, będziemy w połowie drogi do świata ducha. Bardzo dobrze. Aby dłoń mogła dotknąć czoła, to i łokieć musi się zacząć podnosić w górę. Świetnie, świetnie. W górę, w kierunku czoła. W kierunku czoła. Łokieć w górę, w górę, w górę. Tak, świetnie. Całym tym procesem steruje nieświadoma część umysłu. Do góry, ten łokieć, do góry, a dłoń do czoła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pani wchodzi coraz głębiej, coraz głębiej. Jeszcze moment. Jeszcze chwilę. No dobrze, dalej już nie będziemy męczyć tej ręki. Wystarczy, że dotknęła policzka. Ja teraz opuszczę tą rękę. Opuszczę. Przywracam tutaj pełne krążenie. Ręka z powrotem staje się ciepła. Temperatura ciała się wyrównuje. A pani jest w połowie drogi do świata ducha. Teraz pogłębię ten trans w ten sposób, że pani będzie wchodzić po schodach na szczyt wieży. Wieża jest okrągła. Wewnątrz, po wewnętrznej ścianie, po spirali są schody, które prowadzą na szczyt tej wieży. Stopni jest 21. Ja je będę odliczał od 1 do 21, a pani będzie się wnosić, wchodzić coraz wyżej. Wibracje pani będą wzrastać. Będą się dopasowywać do wibracji pani opiekunów duchowych, tych trzech, o których pani wspominała. I zaczynamy wspinaczkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coraz wyżej, wyżej, 7, 8, 9, 10, 11. Proszę mi powiedzieć, w którą stronę zakręcają te schody? W lewo. W lewo. 12, 13, 14, 15, 16. Ciągle w górę. Wibracje wzrastają. 17, 18, 19, 20, 21. Jest pani na szczycie. Jest tam taras taki widokowy na szczycie tej wieży. Na środku tego tarasu jest stół. I proszę mi go opisać. Głośno i wyraźnie. Jak wygląda ten stół? Taki brązowy. Z czego jest zrobiony? Z drewna. Z drewna. Wokół tego stołu są miejsca do siedzenia. Proszę teraz mi opisać. Po lewej siedzą już. Siedzą? Kto? O,
Owied. Głośniej. Owied. Owied? Co to znaczy? Bo ja nie zrozumiałem. To jest imię? To jest imię. Imię. To jest jeden z tych trzech, o których wcześniej wspominałaś? Tak. A pozostałych dwóch również są? Tak. No, witamy serdecznie. Jeden już wiem, że ma na imię Owied, a pozostali? Ewik. Ewik? Ja. Trzeci? Marek. Marek czy Marek? Marek. Marek. No dobrze, ponieważ moja pamięć jest bardzo kiepściutka, ja pewno nie będę pamiętał, ty, ale ty będziesz dokładnie pamiętać i będziesz rozróżniać, który z nich w danym momencie będzie odpowiadał. Jeśli oczywiście zechcą. No to jeszcze raz powitam was serdecznie i na pewno znacie wszystkie te problemy, te zagadnienia, z którymi Ewa przyjechała tutaj do mnie. I teraz pytanie w tej chwili, czy jesteście gotowi, chcecie i możecie odpowiadać, wyjaśniać te zagadnienia, które Ewa chce zrozumieć? Ja ich nie słyszę. To mały problem, ale my go ominiemy, ponieważ jeśli będzie dane ci, żeby otworzyć w tej chwili twoje uszy. Ja policzę teraz do trzech. I twoje uszy wewnętrzne się otworzą i będziesz słyszeć, co oni odpowiadają. Jeden, dwa, trzy. Moi drodzy, czy powiedzcie mi, czy Ewa już słyszy was? Nie słyszy. Dobrze, to jest taka możliwość, że Ewa po prostu będzie otrzymywała te wasze odpowiedzi w sposób to jakby intuicyjny, ale dokładny. A jeszcze lepiej by było, jeśli byście na takim magicznym ekranie dużymi literami wypisywali te odpowiedzi, z którymi będę się zwracał do was. Dobrze, to teraz policzę do trzech i zobaczysz ten ekran. Jeden, dwa, trzy. Już. Widzisz ten ekran? Dobrze. No to rozumiem, że możemy zaczynać. To było również pytanie do nich. Możemy zaczynać? Tak. Powiedzieli czy wypisali to? Powiedzieli. A, otwarte jednak już. Otwarte. Cieszę się. Będzie dużo, dużo łatwiej. O Boże, przecież okulary mam. Zapalę światło, ponieważ nie dość, że głuchy, to jeszcze ślepy. A ty masz oczy zamknięte. Zamknięte i zasłonięte. Więc, moi kochani, Ewa przyjechała tutaj z takim oto problemem. Ja przytulam się do... Później? Ja przytulam się do Owied. Aha, bardzo dobrze. Owiek, ty masz jakieś specjalnie powiązania z Ewą? Jesteś jakby tak jakby głównym przewodnikiem, doradcą Ewy? Tak. No to się poprzytulajcie. Okażcie swoją miłość, swoje zainteresowanie. Okej. Okay. No ty nie musisz się powstrzymywać przed okazywaniem swoich emocji takich pozytywnych. Jest wszystko okej. Okay. To jest oczyszczające, bardzo fajne. Niech to chwilę potrwa. Przez to twoje ciało fizyczne jeszcze bardziej się wzmacnia, bardziej się rozluźnia, bardziej się oczyszcza. Okej. To może teraz, moi drodzy, określicie, tak jakby bliżej, bo Ewa jest zaciekawiona,
jakie macie funkcje, to znaczy jakimi dziedzinami życia Ewy się to jakby bardziej interesujecie i czuwacie nad tymi. I po kolei zaczniemy od tego twojego najbliższego. I niech powie w formie takiej, jak uważa i tyle, ile może powiedzieć, jaką ma funkcję. Ja jej pomagam cały czas. Ale w jakich dziedzinach? Czy to dotyczy takiego życia, tego naszego materialnego, czy również? A sprawami jej rozwoju duchowego, tych zainteresowań... To on mnie cały czas czuje. Ale ona mnie czuje. Ale mnie... No. Nie słyszy. No to znaczy Ewa cię nie słyszy. No rozumiem, ale to chyba poprzez... podniesienie wibracji Ewy, to się cały czas w tej sesji będzie działo. Nie może to zostać tak jakby otwarte na stałe lub w stanach takich modlitewno-medytacyjnych będzie słyszała twoje odpowiedzi. No dobrze, w dalszym ciągu teraz słucham. Pozostałe, czym się zajmują, czym się opiekują, jakimi dziedzinami życia Ewy? Takie jest pytanie Ewy, to... No? Co się dzieje? Ewik! No? To jest ta trzecia, ta druga. No. To jestem ja. Czyli... Czemu jestem taka smutna? To jestem ja i co to znaczy? Wytłumacz mi proszę. To jestem ja. Ty Ewa jesteś? Tak. Czyli twój aspekt duchowy, tak? Tak. Taka smutna. Taka... Ona jest smutna? Tak. Z powodu twoich problemów życiowych? Nie wiem. To proszę wytłumacz, dlaczego jesteś taka smutna? To może rzuci odpowiedź na ten ekran magiczny. I nie, ona ma spuszczoną głowę, siedzi i nie mówi. Co jest? Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Coś mi doszło, że ja jej w ogóle nie dawałam miłości. Zaczyna coś świtać w głowie, że to jest związane z, jak mówię do Ewy teraz, że to jest związane z jakimś wcześniejszym spotkaniem, czy to w obecnym życiu, czy może w jakimś innym wcześniejszym wcieleniu. I tam mogły, nie twierdzę, że tak było, ale mogły zajść jakieś zdarzenia traumatyczne. I czy moje pytanie, czy dobrze kojarzę? Nie wiem. Dobrze, policzę teraz od 1 do 3. A ty... przypomnisz sobie sytuację, kiedy w jakiś sposób zlekceważyłaś tą istotę, ten twój wyższy aspekt, który po prostu tamten aspekt odczuł jako brak miłości. Policzę do 3, a ty sobie przypomnisz, w jakich okolicznościach lub zdarzeniu się to nastąpiło pierwszy raz. 1,
dwa, trzy. Już. I co sobie przypomniałaś? Nic, jeszcze tam siedzę i patrzę na nią. Nic. Jak ten aspekt ma na imię? Ewik? Tak. Ewik, weź ją za rękę i podprowadź do tej sytuacji, żeby Ewa, ta obecna, która jest w ciele, mogła sobie przypomnieć, kiedy ona w jakiś sposób cię zlekceważyła, w tym sensie, że nie okazywała ci miłości. Przypomnij jej tą sytuację. Ona mnie wzięła za rękę, ale ja się boję iść. Nie bój się, jesteś całkowicie bezpieczna pod opieką wszystkich twoich opiekunów, pod opieką moją. Jest to bezpieczne. Idź z nią, ona ci pokaże. Nie bój się, to pomoże nam za chwilę wyczyścić tą sytuację i będziesz mogła zrozumieć, co się kiedyś stało i wyjść z tej sytuacji, uzdrowić tą sytuację. Idź z nią. Idziemy, gdzieś jest las. Aha. Gdzie z góry tak lecimy. Mhm. Teraz jestem w lesie. Tak. Z nią. Dochodzicie do ważnego wydarzenia, zdarzenia. Powoli. Tak. Jestem na... Dużo liści jest. Tak. Jak jesień. Tak. To ja tam klęczę. Dlaczego klęczysz? Nie wiem. Tak skulona. Boję się. A czego się boisz? Nie wiem. Ewik, przypomnij, dlaczego ona się boi, dlaczego klęczy. Czuje jakieś wyrzuty sumienia, jakieś nieszczęście ją spotkało, lub sama jest przyczyną czyjegoś nieszczęścia, czyli tej Ewik. Nie bój się, to trzeba przejść. Jeśli tam było coś traumatycznego lub tak, chcę, w jakiś sposób skrzywdziłaś ją, to teraz sobie to przypomnij, żeby to wyczyścić. Za chwilę do tego dojdziemy, ale chcę poznać tą sytuację. Co się to stało? Nie wiem, ja... Tak niedźwiedź... Tak? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Tak mi mogło... Skuliła się i nie... I wszystko mi było jedno już. Było co? Ci... Wszystko jedno. Co się stanie ze mną? Na skutek jakiejś traumy wcześniejszej? Byłaś w takiej desperacji, że może już miałaś dość życia? Tak. To co takiego cię spotkało w tamtym życiu, że doszłaś do takiego stanu psychicznego? Że mnie kark... No. Nie bój się tego. Nie. Wyrzuć to z siebie. Jak wyrzucę, to nic nie czuję. No, ale sobie przypomnij, że jesteś tylko obserwatorem tego zdarzenia, tego poprzedniego, nie wiem czy poprzedniego, ale wcześniejszego jakiegoś
wcielenia, kiedy byłaś w takim położeniu, kiedy już miałaś wszystkiego dość. Siedzę na tym, klęczę przed skulona, ale tak? Nie wiem. Nie wiem, coś jest. Nie wiem, co jest. Czego się boję? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Ten strach ówczesny tak. Ma jakąś przyczynę i teraz policzę od 3 do 1 i wskoczysz w sytuację, kiedy ten strach powstał. 3, 2, 1 i już. Cofnęła się w czasie i co się wydarzyło w tym twoim życiu, że się tak... Uciekam. Przed kim? Przed ludźmi. Uciekasz przed ludźmi. A kim jesteś? Dlaczego uciekasz? Dlaczego cię goni? Głośniej? Dziewczynką. Dziewczyną. Taką małoletnią. Ale duża już jest. To dlaczego cię oni gonią, a ty uciekasz? Nie wiem. Oni na koniach. Oni na koniach? Na koniach. Na koniach. A ja uciekam. Głośniej? Ja uciekam. Ja uciekam do tego. Do czego? Do lasu. Mhm. Do lasu, ale tam się też boję, bo tam jest też ten niedźwiedź. Prawdziwy, fizyczny niedźwiedź? Tak. Mhm. Ale to jest później, to znaczy później, ale ja jeszcze raz policzę od 3 do 1 i jeszcze bardziej się cofniesz w czasie do momentu, kiedy ci ludzie zaczęli cię z jakiegoś powodu gonić. 3, 2, 1. Oni napadli. Głośniej. Oni napadli na tą wieś. Aha. A ja, my żeśmy mieli ten dom niedaleko lasu. Tak. Tam byłam szczęśliwa. Pięknie było. Z przyrodą. I czym się zajmowałaś tam w tym domu pięknym? Wszystko to, co żeśmy mieli, wszystko pochodziło z natury. Mhm. Coś pięknego. I dlaczego tamci? Ja rozmawiałam z tymi drzewami. Ja chodziłam do lasu. Tak. Nie bałam się. Mhm. Zioła zbierałam. Zioła. Wszystko pachniało tak pięknie. Czy zbierałaś te zioła? Napad. Z koni. Aha, ale ty się zajmowałaś tymi ziołami i dla własnego użytku, czy również pomagałaś innym ludziom? Dla wszystkich. Mhm. I ludzie, którym pomagałaś, cię cenili, tak. Lubieli, byli wdzięczni? Tak. Przychodzili starsi i młodzi. Wszyscy przychodzili do mnie. Mhm. Czyli byłaś całkiem szczęśliwa i zjawili się jacyś jeźdźcy na koniach, tak? Tak, wszystkich kochałam. Powiedz nam, kto to byli ci jeźdźcy? Dlaczego oni was napadli? Czy uważali, że ty robiłaś coś niewłaściwego? Nie. To po co was napadli? Z kim było jedno, kto, z kim, gdzie. Oni byli tacy źli, tacy, oni tylko chcieli krew widzieć i wszystkich zabijali. Nie wiem dlaczego. To ja teraz się zwracam do Ewik. Powiedz nam mi, dlaczego ty się czułaś taka odrzucona, niedoceniana, niekochana. Co to ma wspólnego z tą sceną, którą teraz ta Ewa, która u mnie leży, jaki to ma związek dla twojego samopoczucia, tego braku miłości? Był ten,
Ten na tym koniu, on mnie zabił. A jakie to ma... Ale dlaczego? Jakie to ma powiązanie z obecnym życiem twoim? Bo ten Erik to jest twój opiekun, mówiłaś, który się tutaj z tego i się skarży na brak miłości. Nie potrafię w tej chwili tego powiązać. Nie rozumiem tego. Głośniej? Nie rozumiem tego. Tak jak ja bym była... Nie rozumiem. Opowiadaj wszystko, co ci przychodzi do głowy. Tak jak ja bym siebie sama zabiła. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Aha, czekaj. Pewno coś mi świta. Tak jak ja bym była na tym koniu i też tą dziewczyną. Nie rozumiem tego. Już ci powiem, bo chyba mi zaczyna świtać w głowie. Ten na koniu, tak, który cię zabił, to również jesteś ty, ale z jeszcze wcześniejszego jakiegoś wcielenia, tak? Nie wiem. To ja teraz policzę od 5 do 1 i przenieś się w takie twoje wcielenie, kiedy ten na koniu to byłaś ty. To było takie jakieś wcielenie. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz mów, czy cię przyniosło? I kim jesteś? Nic nie czuję, jestem zły, nic czuję, nic. Nic nie czuję. Jestem pusta w środku. A jakie zajęcie wykonałeś? Jaką profesją się parałaś? Byłaś kobietą, tak? Nie. A czym? Mężczyzną? To czym się zajmowałaś? Zabijaniem. Nie miałam czucia. Nie rozumiem tego. Pustka w środku. Co? Dobrze. To jest droga do... Tak jakbym była... Nic nie miała w środku. Tak, taka bezduszewna, tak? Tak. Dobrze. Co się dzieje? Tak się rozpycham, taka chcę być większa, ale pustka w środku. Ale tak jakbym była z widoku mężczyzną, ale w środku? Nie rozumiem. Ale w środku kim, czym byłaś? Pusto. A kto... jaka istota tobą sterowała? Jakaś... coś takiego jak... Jesteś bezpieczna. Jesteś... Jakiś taki... albo taka. Nie wiem, taki albo taka. No. Taki to nie smok, taki to jest taki drapieżnik, taki okropny, taki paznokcie ma duże. Paznokcie czy pazury? Pazury. Aha, jakiś gaz, tak? Taki, no. Rozumiem sytuację. I byłaś... Nie chcę tego robić.
Ale jak nie mogę inaczej. Dobrze, zawieszamy tą scenę. Ja rozumiem już chyba wszystko. I teraz ty zostajesz tylko obserwatorem z obecnego poziomu twojej świadomości. Teraz jak jesteś Ewą, tą tutaj w ciele. Ja zapraszam tamtego gada tutaj na pogaduszki. Policzę do trzech i Ewa, zobaczysz go? Widzę go. Widzisz go. Dobrze. Teraz ja do niego się zwracam. To jest taki mały, taki jak gad. Mały. Dobrze. Powiedz mi, mój drogi, i z jakiego powodu, za jakim pozwoleniem ty w tamtym wcieleniu Ewy byłeś tak jakby inspiratorem jej paskudnego zachowywania się jej w tamtym życiu na ziemi. Weszłam do niej. Głośniej? Weszłam do niej. A po jaką cholerę? To była dobra. I kto ci pozwolił na to? Nikt, ja sam. Słuchaj, mój drogi, w naszym świecie obowiązują pewne prawa, boskie prawa. Boskie prawa. I ty możesz wejść, mogłeś wtedy wejść, za jakimś takim cichym przyzwoleniem boskich praw, ale to było do czasu. A mnie to nie obchodzi, co ty mówisz. Chwilę, zaraz się obejdzie, ponieważ nas ludzi obowiązuje to boskie prawo wolnej woli. I żebyś ty mógł wejść, ty oczywiście szukasz okazji, ale żebyś mógł wejść, to musisz mieć pewnego rodzaju przyzwolenie tej istoty, do której chcesz wejść. Gorąco mi. Moment, bo musimy go wyczyścić, tego faceta. I teraz Ewa. Z tej perspektywy obecnej Ewy powiedz nam jemu, że ty jesteś dzieckiem Boga. Ja masz, jestem dzieckiem Boga. I masz prawo decydować o sobie. I od tej pory ty nie masz prawa. Ty nie masz prawa wchodzić we mnie. Wchodzić we mnie. I wyjdź ze mnie. Wyjdź i idź tam, gdzie jest twoje miejsce. Teraz. Teraz już. I teraz już. Obserwuj, co się z nim dzieje. Co on widok robi, bo musi odejść całkowicie. Piszczy. No piszczy, piszczy i zmniejsza się, tak? I ucieka. Ucieka, ucieka. No on wszedł, no bo jest taka jego natura. To też jest stworzenie Boże, tylko ma paskudną robotę, miał paskudną robotę i skorzystał, a dla ciebie piska. To... Słucham? Ale piska. Mhm. Taki malutki się zrobił. Okej. Okay. I oczywiście wyższe instancje twoje, Ewa, zrobią z nim, co uważają. Nie wiem, czy się zdecydują na jego inhalację, bo to nie jest tego, to nie jest metoda na nich, ale po prostu ty od tej pory jesteś wolna od niego poprzez wszystkie poprzednie wcielenia, kiedy on próbował w tobie wchodzić. I on już teraz nie ma prawa i nigdy już nie będzie miał prawa wejść do ciebie, jeśli jest taka twoja wola. Taka jest moja wola. Nikt nie może być, jak ja mu na to nie pozwolę. Okej, dzięki. Teraz zwracam się do Ewik. Ewik, powiedz, jakie są teraz twoje odczucia w stosunku do Ewy? No, przytuliła się do mnie. Powiedz jej, że ją kochasz. Ja kocham cię tak bardzo. Że te wszystkie nieporozumienia, no to były pewnego rodzaju nieporozumienia, po prostu są nieważne i wyrażasz wdzięczność, że jest twoja, ten Ewik, jesteś również ty i że się kochacie. Tak, ja cię przytulcie kocham bardzo i wybacz mi, proszę. Ja ci wybaczam, proszę cię. Przytulam się z nią i ona jest tak. Już się uśmiecha, jest zadowolona? Okej, bardzo dobrze. No to jakby we mnie wyszła. Tak, jesteście teraz jednością, tak? Tak. Dobrze.
To dobrze, to teraz jest trzeci uczestnik, z tamtej strony trzeci uczestnik tego. I jakie tamten uczestnik ma problemy z tobą? Czy... Marik. Marik? Marik, tak. To jest taki... taka istota. No. Taka z długimi włosami. Długie włosy. Tak, długie włosy, siwe. To jakby Lemuria. A może? Ach, nie wiem. Powiedz mi, proszę. O, świetnie, że go poprosiłaś sama. Kim jesteś? Jakie twoje imię? A, tak. Gdzieś, nie wiem, ale to jest te kryształy, te piękne kryształy. Ja się do niego zwracam. Faktycznie jesteś połączony z obecną Ewą jeszcze z czasów Lemurii? Tak. Świetnie. Jest dla mnie osobiście pierwsza okazja, żeby z przedstawicielem tamtej cywilizacji lemurskiej... Nie przechodzą. W porządku, to jest bezpieczne. Opowiedz proszę, Marik, coś o tej waszej cywilizacji z czasów Atlantydy. Powiedz Atlantydy? O strukturze... Nie, przepraszam, Lemurii. No. Atlantyda to późniejsze tak. sprawy. My żeśmy byli, obydwoje byliśmy razem. Tak? Jako kto? Jaka ta więź między wami istniała? Nie wiem, poczekaj. No. Ja wiem, że on i ja tak. byliśmy przy tych kryształach, tych fioletowych, pięknych kryształach i przychodzili do nas wszyscy. Wszyscy przychodzili do nas o energię. Aha. To wy się zajmowaliście się w pewnym sensie tak jakby obsługą tych kryształów? Tak. Na czym to polegała ta obsługa? W jaki sposób udzielaliście tej energii? My patrzyliśmy, żeby nie za długo tam byli, bo... Bo? Bo za dużo energii by... Nie wiem dlaczego. I co by się stało, jakby za dużo czerpali? To by trochę było niedobrze. Jak by to skutkowało? Jakby ktoś przedawkował? Jakby się unieśli za bardzo wysoko. Aha, nie przerabiając po drodze tak. odpowiednich doświadczeń, tak? Nie wiem. Aha. Okej, dobra, to mi wystarczy ta odpowiedź, jeśli ale chodzi te o... te kryształy takie piękne, one są takie jak kopuły, takie fioletowe kryształy i one są przyklejone na tych ścianach, tak jakby przyklejone były i tak zwisają naokoło, takie okrągłe, tak półkule. I tam się wchodzi w nie, siedzi się tam. Tak. I trochę się siedzi. Jak się ma już dosyć, to się wychodzi. Okej. Dobrze. To teraz ja się do niego zwracam. Powiedz mi, czy wszyscy ludzie w tej waszej cywilizacji Lemurii przychodzili do tego pomieszczenia z tymi kryształami, czy tylko niektórzy, którzy chcieli? Wszyscy pragnęli tam. Wszyscy pragnęli, bo to było źródło i to miłość. A, to była miłość, tak. Dobrze, to ja bym z ciekawości... Zapisana w tych kryształach. Mhm. Powiedz nam, mój drogi. Pięknie. Skąd, kto urządził właśnie to pomieszczenie? Źródło. Pochodzenie czysto boskie? Tak. Było. W jaki proces... Żeby, no, co chciałeś powiedzieć? Żeby te ciała, żeby były kontaktowane, żeby nie zapomniały tego źródła. Dobrze. Ale ktoś, jakieś istoty, które gdzieś tam
wyżej stojące w hierarchii niż ludzie, którzy tam żyli w tym czasie. Ktoś musiał wykonać to pomieszczenie z tymi kryształami. Jak to się fizycznie, technicznie odbyło? Kto to, tak jakby jakimś aktem woli, czy może jakąś technologią stworzył to miejsce, wykonał? Jak to wyszło? Skąd się to wzięło? Ja to planowałam jak... Tak. Jak to ustawić, aha, żeby to najlepsze miało skutki dla wszystkich. A skąd czerpałeś wiedzę, jak to powinno ustawić się? Ze źródła. Ze źródła. Okej. Okay. A te kryształy były materialne? Ja sobie, tak. Mhm. Ja kontakt miałam cały czas ze źródłem i wiedziałam, jak ustawiać je. I ile mają być. Ja to czułam. Rozumiem. Ja już wiedziałam, że ten ma już wystarczająco, to powinien wyjść. Ten jeszcze troszkę, bo się coś tam niedobrze mu było, to został dłużej. Ale ja to czułam i tak to czuję do tej pory pięknie. Okej, okay. Ale mnie w dalszym ciągu interesuje ta jakby technika. Skąd wziąłeś te kryształy tam, żeby je zgromadzić w tym miejscu i odpowiednio ustawić? Nie wiem, tak jakbyśmy tam musieli, my żeśmy tutaj, stąd. Z ziemi? Z ziemi. Z ziemi to są tak piękne, takie piękne te kryształy, to są w ziemi. To one były na powierzchni ziemi, czy gdzieś? Nie, w górze. W górze, tak? Jako tego. I ja to czułam, jak wiedziałam, że tam jest, są tam właśnie te kryształy i my żeśmy tak jakbyśmy kopali, tak jakby ktoś inny kopał to i te kryształy tak bardzo powoli je wyciągaliśmy, żeby właśnie te kopuły zostały. Aha. A jaką techniką dążyliście te kanały, te przejścia do tych kryształów, które były w górze? Ja to czułam, a oni to robili, ale jak? No to jest ciekawe. Kogo się mam tu zapytać? Nie wiem. Ktoś... Jak się ich zapytam? No zapytaj się. Jak tam robicie? Co pokażcie? Tak jak Liza? Jak co? Jak Liza, tak jak światło skoncentrowane na jeden punkt. Laser? Tak. A skąd mieliście tą technikę? Sami mieszkańcy Lemurii to wymyślili, tą technikę? Nie. A skąd? Jakby ktoś inny, my żeśmy dali to do kogoś innego. Kto to umiał zrobić? Ale nie tutaj na ziemi. Tam gdzieś u góry, ktoś inny. Inna cywilizacja, galaktyka, po prostu. Ktoś inny to zrobił. Dobrze, jest dla mnie jedyna okazja w tej chwili, żeby zaprosić tu przedstawiciela tej cywilizacji, która wtedy, w czasach Lemurii, pomagała ludziom tutaj na ziemi. Jeśli jest taka możliwość, to bardzo proszę przedstawiciela z tamtych czasów, z historii ziemi, żeby się tutaj zjawił i spróbował nam wyjaśnić, skąd jest i jakiej techniki, i dlaczego to robili, pomagając ludziom tam na Lemurii. No przyszedł tutaj, widzę go. Najpierw mi go opisz, jak wygląda. Nie wiem, takie okrągłe, tak jakieś buty, nie wiem, co to jest. To jest takie, jak... To nie jest istota, to jest jak maszyna. A, czyli to jest robot, tak? Tak. T-
To jest robot, który tutaj pomagał, ale co teraz zapraszam twórcę tego robota. Mówimy, czy to muszę robić? Nie musisz, oczywiście, że nie musisz, ale to jest fajne. A dlaczego nie? Pytam się go. No. Powiedz nam proszę, jak myśmy to zrobili. Jak wygląda ten twórca tej maszyny, tego robota? My mogliśmy to zrobić też sami, bez ich pomocy. Ale jest lepiej... Wyłączę. Ale my się takim czymś nie zajmujemy, takimi drobiazgami. Tylko oni to mogą bardzo dobrze zrobić, właśnie ci, te roboty. Bo my mamy ważniejsze sprawy do załatwienia, niż wydobywanie tych... Ale te roboty były przez kogoś wykonane. Tak. Przez kogo? Przez te roboty. Ale na my, tak jakby to źródło, tak? To jest taka głowa, tak jakby do mnie mówiła. No to już jest symboliczne, to. Tak. Że tym się nie zajmujemy, to nie jest, to jest taka drobnostka, którą mogą inni, ktoś inny zrobić. No dobrze, nie jestem do końca usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, ale teraz zapytam, co się stało z Lemurią i z tymi urządzeniami i z tą ludnością tu na Ziemi? Źródło się opiekowało i w pewnym momencie nastąpił krach, koniec cywilizacji. Dlaczego tak się stało? To ważne. My myśleliśmy, że sobie poradzą już sami. Już nie wtrącaliśmy się tak dużo. Chęci było dużo dobrych, a wyszło jak zwykle. Byli tacy mądrzy, tacy... Te kryształy im pomagały. Tak. Ale jakoś tak... Mieliśmy więcej innych rzeczy do... Te roboty do tworzenia. Tak. Do tworzenia. I tak jakby... Coraz... Ten błysk coraz tam... stopniowo zniżał się. Tak. Zniżała się ta wibracja. Stopniowo. My myśleliśmy, że sobie dadzą radę, bo są bardzo dobrzy i tacy... ale tak się właśnie, że byli dobrzy, ale tak jakoś tak też nie dali sobie rady, bo to też ta wibracja jakby ich coraz bardziej obniżała się. Tak. I szkoda. No szkoda, ale może jakieś takie szczegóły, w jaki sposób się to odbyło, czy to był po takiej stopniowej obniżaniu wibracji doszło do jakiegoś krachu takiego gwałtownego? Nie. Nie. To był stopniowy i później musieliśmy iść. Gdzie? Iść. Te kryształy, tak dziękowałam im za te kryształy. Dziękowałam za ich pomocy i nie mogłam podwyższyć im wibracji, im wszystkim. Nie mogłam. Dlaczego nie mogłam? Dlaczego? Ach, to mnie tak boli. Tak mnie boli to, dlaczego nie mogłam im poradzić. Tak przykro mi bardzo. I co się stało z tymi kryształami? No straciły moc po kolei, ale tak, tak fizycznie. Tak. One z powrotem gdzieś... I je odwróciłam i tak przykryłam je, żeby się odpoczęły. Odwróciły. A ja
wróciłam z powrotem do góry. I co się stało z tymi kryształami? Odwróciłaś i przykryłaś? I gdzie one są w tej chwili? Jest jakieś miejsce na ziemi? Na... Tak. I można zlokalizować to miejsce i tak jakby je z powrotem aktywować? Nie wiem, ale... Ale czuję tak jakby radość. Radość u ciebie, w twoim tak. sercu? Tak. No. Powiedz... Radość, no. Gdzie jesteście? Gdzie? Ja będę czuła, gdzie jesteście. Będziesz czuła i będziesz widzieć. Nie wiem już teraz, gdzie jesteście. Proszę, pokażcie. Gdzieś niedaleko. Teraz z wysokości popatrz na obecną kulę ziemską, jej rzeźby. Nie, to mi za daleko. Słab? Za daleko. Co to znaczy za daleko? Bo nie będę widzieć nic. Ja będę tak. Chodzi o to, żeby zlokalizować, w jakiej rejonie ziemi to jest. Tu niedaleko? Tu gdzieś góra? Nie. Nie wiem. Dlatego prosiłem, żebyś się tak jakby trochę podniosła nad powierzchnię ziemi i tak jakbyś patrzyła na globus i zobacz, w którym miejscu to tam są te twoje dawne kryształy. Jak się podniosę, to widzę znowu... To znowu widzę pod wodą. No możliwe, że to jest pod wodą. Tak, tak, bo to się zmieniała rzeźba terenu. Ale to już jestem w innej, gdzieś indziej. Ja widzę te mury, te marmurowe mury, takie duże, takie marmurowe podłogi pod wodą i tam są takie słupy, takie wysokie, takie 5 metrów, tak. 5 metrów, jeszcze może wyższe, 10 metrów. 10 metrów takie wysokie mury. I te takie grube. Tak. I są raz, dwa, trzy, cztery. I po drugiej stronie też cztery. I podłoga jest marmurowa i u góry jest taki. Półokrągłe coś, ale to jest pod wodą. Ja pod wodą nawet mogę oddychać. No bo tam jesteś w tej chwili, to znaczy twoje ciało tutaj jest, ale twoje subtelne ciało tam jest. I tam idę, ale to jest, ja wiem, że tu chodziłam po tej podłodze, po tej marmurowej podłodze chodziłam, ale to jest wszystko zepsute. Co tu się stało? Co to ma związek z tym, co wcześniej widziałam? Co to jest za związek teraz? Nie wiem. I chodziłam, tak biegałam, taka mała byłam. Tak chodziłam, sobie tak fruwałam. Ja fruwałam. Tak pięknie tam było. Gdzie jestem teraz? Nie wiem. No właśnie, chciałem zapytać, czy ciągle jesteśmy... Nie jestem tam już w Lemurii. Nie jestem już w Lemurii. Nie jesteś tam? Jestem taka mała, taka fajna, taka... I chodziłam sobie wszędzie, tak. A jesteś w ciele ludzkim, czy nie? Nie. A kim jesteś? Nie wiem. Jak ludzie określają tego typu istoty, jak ty taką fruwającą? Taka mała istotka. I tak fruwam i tak mi tak leci za mną taka jak szalik taki. Jak się poruszę, to tak leci za mną taka fala, taka fajna. Tak fajnie. To jest, tak bym była taką małą drobnostką. Pięknie.
i chodzę właśnie po tym, ale nie mogę sobie poradzić, dlaczego, co się stało, gdzie są inni, gdzie ci, gdzie są inni, te posągi, te są tutaj, ale dalej nie mogę iść, bo wszystko jest zburzone, co się tu stało, dlaczego jestem sama, to jest moja dusza. Aha, to teraz przenieś się, uwierzę tej duszy, do momentu, kiedy nastąpiła ta jakby zagłada tego miejsca i zalanie. Ty będziesz tylko obserwatorem. Tak. Ja jestem teraz w Atlantydzie. Aha, to było na Atlantydzie. To teraz mi poopowiadaj. Znowu i znowu to samo. To samo. Znowu cywilizacja. Nie mogę, znowu, tak. Czemu nie mogę dać rady? Przepraszam, na moment, ja tylko powiem. Halo? A, czemu nie mogę? Proszę zadzwonić za parę godzin, teraz jestem w trakcie sesji, bardzo przepraszam. Czemu nie mogłam dać rady? I znowu to samo. Kiedy się to nauczę? Znowu nie mogłam dać rady. Dlaczego się nie nauczyłam tego? Przykro mi. Bardzo. To nie dotyczy tylko ciebie, ale uczestniczyłaś w tych zdarzeniach. Ale ja mogłam to zrobić. A co mogłaś zrobić? Wszystko. Zapobiec temu nieszczęściu, które spotkało Atlantydę. Tak, wszystko bym mogła zrobić. A czym się zajmowałaś na Atlantycie? Również kryształami? Mhm. I to ten sam błąd zrobiłam. No, jaki zrobiłaś błąd? Że ta energia spadła. A dlaczego? Energia spadła. Wytłumacz, co masz na myśli. Że ta energia ta jakby coraz... Obniżyła swoje wibracje. Ta kopuła taka była. Kopuła taka okrągła. Kopuła. Na tej Atlantydzie, tak? I ona miała takie na tej Atlantydzie. Taka kopuła była. A było więcej tych kopuł, czy co? Prawdopodobnie tak. Okay. Ale ta jedna kopuła, co ja tam byłam, to była ta najważniejsza. A tamte inne wychodziły tak jakby, były podziemnie, były ze sobą połączone. Albo energetycznie, to nie wiem dokładnie. Mhm. Wiem o tym, że były połączone. To nie wiem teraz na taki ludzki... Rozumiem, zasilały tą główną kopułę tam. Tak. I nie, ta główna... nie zasilały. Ja zasilałam, a ta główna kopuła zasilała te drugie. Te drugie. I dalej w konsekwencji te małe kopuły, jakie miały rolę? Co spełniały? Po co były potrzebne? Też były takie fajne, dobre. Takie fajne i tam też żyli inni. I się cieszyli z życia. A tutaj tak jakby przychodzili i znów tą energię potrzebowali. Na Atlantydzie. Tak. Przy tej dużej kopuli. Ona ta była tak wyżej trochę. Albo wyższa, albo większa. Taka duża. I taka miała siatkę taką kwadratową chyba, czy jakaś taka A po co, do czego służyła ta siatka? No żeby to właśnie ta energia inna nie przychodziła tak do nas. To taka ochronna. Tak, ochronna. To był taki ekran. Tak. A przed kim ście się zabezpieczali? Przed innymi. Innymi, ale konkretnie? Z kosmosu ktoś, z kosmosu. A to ktoś z kosmosu, to powiedzmy przedstawiciele nie, ciemnej strony? Nie wiem czy ciemne, ale to wszystko tak, żeby... Nie zrazić tych pięknych istot tutaj, co my jesteśmy, żeby ich nie zrazić tymi niektórymi takimi ciemnymi rzeczami, żeby to właśnie przykryć to tą kopułą i żebyśmy sobie tak w szczęściu, w miłości żyli. No i znowu jakaś paskudza przyszła i coś tam... Zamąciła, tak? Ja chcieliśmy tak, żeby ta ziemia tak pięknie, tak ją całą okryć, tą właśnie taką kopułą, tak. Całą tą tak okryć naokoło tą ziemię,
żebyś mogliśmy tutaj żyć w radości, w miłości, tak jak u góry. To samo. Tak samo jak tam, u góry, to samo na dole zrobić. I żeby nikt inny nie mógł tego właśnie przebić. Tylko jak my chcemy, a nie jak my chcemy, to nie da rady. Ja tak myślę i nie wiem, co to zrobić, żeby właśnie poradzić coś, żeby nikt się nie... Ale ja też nie mogę tego sama zrobić, bo też to oni muszą też decydować, bo mają własną wolę. Co ja robię? Kurde. Co ja zrobię? Ja nie wiem. Ja się doradzę tego źródła. To mi też przyszło do głowy. Teraz ja podniosę na tyle twoje wibracje, ja żeby jestem. Źródło mogło... Jestem. Jesteś już? No i teraz... No ale on mówi, to źródło mi mówi tak, że ja nie mogę na to nic poradzić. Nie możesz co? Nie mogę na to nic poradzić, to jest ich wola. A dlaczego tak zadecydowali, że tak powinno, tak się musi dziać tu na ziemi? Bo oni też chcą właśnie... Też muszą to przeżyć, to właśnie tą psa, to właśnie to, jak sami decydują, że tak się stanie, jak sami zadecydują, bo mają własną wolę, wolną wolę i tak zadecydują, to tak się stanie. No ale są jeszcze wyższe poziomy tego źródła, bo nad całością tego i tak czuwa źródło i z jego, tej najwyższej woli, wolnej woli, wszystko się dzieje, to co się dzieje. Tak. I dlaczego, powiedzmy, to najwyższy poziom, który jest dostępny dla nas w tej chwili. Tak? To jest to uczenia się wszystkiego, to uczy, my się uczymy. A jaki jest finał całego tego cyklu, tych wszystkich przemian i tych upadków i zlotów tutaj na ziemi? Jaki jest finał? Co się stanie ostatecznie? Ja mogę tylko od siebie mówić. No, powiedz. Ja mam bardzo dobrą takie uczucie, taki Hoffnung się nazywa to. Po polsku potrafisz to powiedzieć? Używając innych słów. Tak, taką, ja mam taką siłę, że mi się to uda, że mi się to wreszcie uda. Że... To jest ścieżka, droga twoja. To ja wiem i twoja nie, miara. Nie. To już jest finał? To nie jest tylko moja, to jest tych też innych ludzi. Aha. Że to jakby obudzą się. Finał jest taki, że ludzie się ostatecznie obudzą i już na stałe, tak? No ja tak bym chciała. A... Ale ja już nie mogę powiedzieć, że... Bo już tyle razy się pomyliłam, tak. Że ja teraz nie mogę powiedzieć, czy to jest w rzeczywistości na stałe, czy nie. Ale ja się do ciebie nie zwracam, tylko do źródła i źródeł. Do ostatecznego poziomu, na który jesteśmy przygotowani. To znaczy możliwe jest nasz... O, nikt nie może tego powiedzieć. Nikt nie może. My mamy swoją wolę. Każdy jeden ma swoją wolę i to... Ale wszyscy mają taki... W środku mają taką siłę, że mogą to tak rozbić i będą... Ja to rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale teraz zapytam.
Nas na Ziemi tutaj jest tam ponad tych 7 miliardów ludzi, istot. Ilu tych ludzi z tych 7 przeszło miliardów musi to jakby zrozumieć ten proces, poznać ten proces? 70%. 70%. O Jezu mój kochany. Przecież to jest niedużo. To jest niedużo. To jest wystarczająco. 70%? Tak. No przecież to jest, Tak, wszystko jedno, to musi być. A może jakaś podpowiedź, jak to zrobić, przekonać tych ludzi, uświadomić? Ja chyba muszę iść do ubikacji, chyba muszę teraz iść do ubikacji. Rozumiem, rozumiem cię. Oczywiście może żyć, ja policzę do 5 i w takim półtransie, ale bezpiecznie będziesz mogła iść. 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli będziesz miała trudności, to cię podprowadzę, ale... Nie, nie. Powinnaś iść. To idź. Takie ludzkie. Pięknie. To jest takie ludzkie. Pomóżcie proszę mojemu przyjacielowi, niech śpi tam, niech mi da spokój. Trochę się znajmijcie nim. Co? A mi przyszło do głowy, jak tam byłam w ubikacji. Mhm. A dobrze, wszystko. Dobrze. Powiem ci teraz stosunkowo szybko, od 10 do 1 i wejdziesz na poprzedni poziom wibracyjny i świadomości, wrócisz na Lemurię, przepraszam, na Atlantydę. Och, proszę bardzo, już gotowe? Pięknie. Tak. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I zakończyliśmy przed przerwą na tym problemie. 70% ludzkości jest potrzebne, żeby to jakby na stałe Ziemia weszła w ten poziom wysokowibracyjny na stałe. Czy są jakieś... Możemy uzyskać jakieś sugestie, podpowiedzi. Tak. Co należy robić? Wiem. Opowiadaj teraz. Co należy robić, żeby do tego doprowadzić? I znowu? Znowu? Co znowu? Jezus kochany. No dobrze. Kryształy. Kryształy nam pomogą. Te kryształy nam pomogą. Dobrze, mów głośniej. Bo... Fioletowe. Te... Ametysty? Duże. Tak. Te fioletowe, duże kryształy, które trzeba... Tak. Trzeba je ustawić. I znowu ustawiać. Ale najpierw trzeba je zdobyć, znaleźć. A, to jest łatwo. A ja łatwo. One już są zdobyte w rzeczywistości, wszędzie można dostać.
A jakie wielkości powinny być? Nie muszą być bardzo duże, jak wcześniej. Powtórz głośniej. Nie muszą być takie duże, jak wcześniej, co my żeśmy mieli, tak, że mogliśmy się wejść w nie. Nie muszą być już. Tylko dużo, a mało. Dużo, a mniejszy, tak? Tak. Ale trzeba je ustawić to znowu dobrze. Bo ta energia skupi się. I ty to wiesz, pamiętasz z dawnych wcieleń, jak to należy ustawić? Ale ja nie bardzo wierzę w siebie znowu. To załatwimy, to spokojnie, uwierzysz to, uwierzysz w siebie. Już dwa razy próbowałam. No ale ustawiałaś te kryształy, tak, i to pomogło. Ale nie wytrzymała. No rzecz w tym, żebyś nabrała wiary, że dasz dlatego radę. Dlatego mnie tak trzęsie zawsze. No bo to jest kwestia wzruszenia, ja ci zaraz ciało uspokoję. Spokojnie, policzę do trzech i twoje ciało wróci do... Jak ja tak pragnę to zrobić. Do trzech policzę i twoje ciało wróci do takiego uśpienia, żeby te wszystkie drgawki i te emocje cielesne ustąpiły. Jeden, dwa, trzy, ciało spokojnie. Już jest spokojne, już jest spokojne, już jest spokojne. Załóżmy, że uwierzysz w siebie, bo już wierzysz w siebie i zaczniesz gromadzić w jakiś sposób, organizować zbiórkę tych kryształów. Określ mi ilość wagową, mniej więcej, ile tych ametystów będzie ci potrzebne, żeby coś z niego zrobić, jakąś taką instalację, konstrukcję do... żeby wystarczała do realizacji tego planu. Ja słyszę pięć? Tak mało? Pięć czego to? Nie. A nie wiem ile tonów. Ton. Wiem, że muszą być takie duże. A, większe. Nie musisz tam wejść? Ale chociaż tak trochę, tak jak ta wersalka. Ale takich wielkich ametystów to chyba nie ma. A dlaczego? Ale to one może gdzieś tam są pod ziemią, ale tak gdzieś na wierzchu to chyba nie ma. Ja je znajdę. Znajdziesz? Bardzo dobrze. Ale się boję. Pięć sztuk takich wielkich? To muszą być oryginalne, naturalne, tak? Tak. Teraz robię taki eksperyment, moja droga, skup się na tym, co ja mówię. Policzę do Marik. Pięciu, a ty przejdziesz w przyszłość. Marik, pomóż mi proszę. Co? A mówię do swojego przewodnika, drugiego z Lemurii, żeby mi pomógł, bo sama chyba sobie nie dam rady. Dobrze, to jest na później, ale teraz policzę do pięciu. A ty przesuniesz się w czasie do przodu i zobaczysz się w takim momencie, kiedy ta instalacja kryształowa będzie gotowa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No i mi teraz opowiedz, gdzie się znalazłaś, gdzie jesteś i jak to wygląda. Jakieś duże miasto. Duże miasto, tak. I ja ustawiłam te kryształy na górze. Naokoło.
naokoło czego? Naokoło tego miasta na górze. To jest miasto? Które naokoło ma góry. Miasto ma dookoła góry, tak. Tak, ale nie takie bardzo wysokie góry. Takie dość wysokie, ale pagórki, tak, nie takie pagórki. Takie wyższe, żeby to można było na tej samej wysokości postawić te kryształy, te cztery, a ten piąty na niżej. Niżej w tym mieście? Tak, przy wejściu tego miasta. Tak. To teraz tylko wystarczy. A to znaczy tak. No. I to rzeka przepływa przez to miasto. Tu są góry. I tu są góry. Takie większe. Tu są dwa i tu są dwa kryształy. Tu jest ten piąty. I tutaj ta rzeka wypływa. I tu jest ten piąty postawiony. I on jest nie tak na prosto powinien, tylko taki skrzywiony tak na, tak? Żeby nad tym miastem ta energia skumulowała się z tamtym innymi. Tak. I dodatkowo, jak ta energia będzie nad tym miastem taka cudowna znowu, to ta rzeka też będzie miała takie możliwości. Tak. Że płynie dalej i bierze innych, wychodzi do innych i oni piją z tej rzeki. Oni, czyli kto? Ludzie. Wszyscy na całym świecie? Nie na całym świecie. Bo jeśli rzeka płynie do morza, no to... Nie wiem, na całym świecie. I ona się tak rozprowadzi, jakoś tak rozprowadzi się, rozprowadzi. To może nie, nie. Nie? Nie. Bo to by spłynęło, nie, nie, nie. O tak, tak płynie, tak jakoś się tak rozłączy, że rozłączy się, rozłączy i płynie właśnie. Tylko tak. Czyli ta woda energetyzowana przez te kryształy wchodzi w rurociągi i ludzie mają dostęp do niej, czy trzeba przyjść do tej rzeki i pić wodę z tej rzeki? Jak to wygląda? To automatycznie wychodzi. Głośniej? To automatycznie będzie wpływać, ale jak oni to piją, to wszystko mi jedno, tylko żeby pili. Dobrze, to teraz chciałbym uściślić, co to za miejsce. Jak się nazywa to miasto? Powiedzmy, zacznijmy może od tego, jakie ono jest wielkie. Ile ma mieszkańców? Około oczywiście, nie musi być dokładna liczba. Na początek. Może to spróbujemy. 5000. Najpierw spróbujemy, czy to działa. 5000, czyli takie miasteczko małe. I musi przez to miasteczko przepływać rzeka, tak? Ale ponieważ już ale jesteś... To nie spróbujemy najpierw. To nie to oczywiście, ale już jesteś... To się boję znowu, że my to tak... Musisz jednak uwierzyć w siebie, że dasz radę, ale tą próbę taką zademonstrowania tego wszystkiego oczywiście można wykonać, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć gdzie. Gdzie jest najbardziej odpowiednie miejsce, co to za miejscowość, tak powiedzmy koło tych 5000 mieszkańców, przez które przepływa odpowiednia rzeka i teraz ta informacja napłynie do ciebie. Co to za miejscowość? Gdzie to jest? W Polsce? W Austrii? Mignie cię coś.
Nie, nie. To musi być tutaj. Tylko mniegniecie tutaj coś w żołądku. A się tutaj, tutaj, tutaj. Tak mnie ściska. Tak się, jakbym się bała, czy coś. Zaraz dałeś tym radę. Popatrz teraz na swoją energetykę, na to miejsce, które cię to teraz tego. Popatrz na to. Popatrz w tym swoim. Tam coś jest. Głośniej? Tam coś jest w tym. Okej. Okay. Tak... Patrzysz tam? Znowu jakiś. Dobrze, teraz mi to opisz, jak to wygląda. Jakieś dziadostwo, nie wiem co to jest. Jakieś dziadostwo, dobrze. To jest nie twoje, to ktoś tam ci zamontował. A już mam bardzo dużo tego montowanego, miałam bardzo dużo, sama sobie zdjęłam. Okay, ale to teraz to musimy. Ja chcę zobaczyć tego majstra, który ci to zamontował. Znowu to jest tak jakby ten sam. Ten sam jaszczur? Nie, no tak. Tak? Mój drogi przyjacielu, ale jeśli... nie ten sam, tylko, tylko jakby inny. Dwóch. Jakby co? Tak jakby dwóch było. Jeden gdzieś indziej, teraz ten znowu. Aha. Mój drogi. Mój drogi, teraz Ewa właśnie na podstawie prawa wolnej woli rozkazuje ci, że masz zabrać te swoje zabawki i przestać przeszkadzać w tej sesji i w ogóle na przyszłość. Powiedz mu to. Powiedz mu to i zobaczysz, jak się zacznie zmniejszać i piszczeć. Powiedz mu to głośno. Moja wola. Jestem dzieckiem Bogu, Boga. Ja jestem dzieckiem Boga. I na podstawie boskiego prawa wolnej woli. Na podstawie boskiego prawa wolnej woli. Chcę, żebyś, rozkazuję ci, żebyś wyszedł ze mnie. I zabrał swoje zabawki, zabrał swoje paskudne rzeczy, które tutaj rozproszyłeś w całym ciele moim. I obserwuj, co się dzieje. Chyba to nie interesuje. Co? Powiedz to jeszcze raz. Do tego jaszczura. Rozpyczył się tak w całym w ciele moim. Próbują. Na karku. I dlatego mnie tak boli zawsze. Jeszcze raz bo powiedz. To jest... Kurczę, zrywam wszelkie ewentualne... wszelkie kontakty, jeśli zrywam byli... Zrywam wszystkie kontakty z tobą. I z... Jestem dzieckiem Jestem Boga. Jestem dzieckiem Boga. I mam moc na podstawie moc prawa boskiego. Na prawo boskiego. Zerwać wszelkie... Zerwać wszystkie... Więzy z tobą. Więzy. I teraz rozkazuję, zabierz... Zabierz wszystko. Wszystkie twoje... zabawki, nazwijmy to. Coś podpisałam. Podpisałaś pewno jakiś cerograf. To jest wszystko. I również, łącznie z tym cerografem, również który został podpisany. Z tym cerografem, który był podpisany. Unieważniam go. Unieważniam go. Wyrzucam. Spalam. I co się dzieje? Obserwuj, widzisz go, co się z nim dzieje i z tym cerografem. Coś jeszcze zostawił. On stoi, ale zostawił coś jeszcze. Ale damy sobie spokój, tylko musisz to umiejscowić. Gdzie to masz? Mhm. I jeszcze raz, skup się na tym, co tam zostało i to również każ mu zabrać. I zabieraj to wszystko. Zabieraj to. Wyciągaj to wszystko.
linę, czy coś takiego, nie. Wszystko jedno, jak to wygląda, tylko musi to wyciągać. Wyciągaj. A ty poganiaj go, poganiaj go. Szybko wyciągaj, wyciągaj. Zabieraj to. I z tyłu z głowy jeszcze, tam masz te. Zbieraj to. No, zabrał chyba już. I spalę to teraz. Okej. Okay. To też jest bardzo dobra metoda. No i uciekaj. To mnie nie chce cię widzieć nawet na oczy. Ale dobrze jest teraz. Później? Teraz jest dobrze. Dobrze, ale pociągniemy ten wątek. Zrobisz teraz skan swojego ciała energetycznego. Od czubka głowy. I wszystkie rzeczy, które zauważysz, które nie należą do ciebie. Które są po prostu już przez inne byty zamontowane. Zobaczysz. I po kolei, jeśli coś tam jeszcze zobaczysz, będziemy się tego pozbywać. Zaczynasz od czubka głowy. To tak jest dużo tego. Wszystko to będziemy rozpuszczać. Rozpuszczać. Proszę, pomóż mi. Najpierw musisz to zobaczyć. Tak jest dużo, że nie wiem, gdzie zacząć. Od czubka głowy. Siądę bliżej. Będę również czuł energię, mózgową energię, która będzie wspomagać ten proces. No tu właśnie wszędzie. To teraz... Mam taką migrenę od czasu. Obserwuj teraz, co się z tym dzieje. Po prostu w tej chwili płynie energia przez moje ręce, które rozpuszcza to wszystko, co nie jest twoje. O, to jest dobrze. Rozpuszczanie jest dobre. Mhm. Nie muszę nic wyrywać. I ten proces rozpuszczania będzie trwał tak długo, aż nie zostanie ani śladu, ani jednego atomu tego energetycznego, który by nie był twój. Jestem już, no, tak przy szyi. Wszystko się rozpuszcza. Rozpływa, unicestwia. Jestem teraz tak już na plecach. Również tam to się rozpuszcza. Teraz jestem tutaj, jestem. Mm.
bliżej. Zły wolę, tu jeszcze coś mam. Tutaj na tylnej głowie. Tu coś jest tutaj. Znowu już się głowy. Tu jest coś. Również się to rozpuszcza. Iść dalej, coraz niżej. Już. Z tego ciała poszło? Mhm. Teraz popatrz na ten koniec swojego kręgosłupa. Co tam jest? A. Ta kość ogonowa. Poglądaj, co tam jest nie tak. Nie wierzyła w siebie. I dlatego to się tam nie chce, tak jakby, nie wiem, to jest tam złamane, że nie chce się to zrosnąć, jak to tam? Nie, to jest zrośnięte. Tylko popadłam na to, żeby uprzytomnić sobie, żebym wierzyła w siebie też. No i bardzo dobrze. I teraz już wiesz, dlaczego cię to męczy od czasu do czasu. Ja zwracam się również z prośbą do wyższych instancji, najwyższych, żeby wlały w ciebie wiarę w to, taką trwałą wiarę, że jesteś dzieckiem Boga i całą moc boską masz w sobie. Uwierz w to i uwierz w to, że jeśli czegoś bardzo będziesz pragnąć, to to osiągniesz. To jest proces, który może trwać, ale trzeba do niego dążyć. Bo wiem dla siebie, ale dla innych. A co się inni obchodzą? Ty musisz robić swoje. A inni przyjmą z twojego działania tylko tyle, na ile oni potrafią. Bo nie każdy potrafi przyjąć to, co ty im dajesz. Przyjmą tyle, ile im dajesz. Ważne, żebyś ty wierzyła w to, że ty robisz maksymalnie to, co można zrobić i już.